Dzień dobry, witam Was na kanale Enjoyment Family. Zawsze witam. Hejka, hejka, witamy Was, zaczynamy od śniadania, z którym nie będzie problemu, tak jak mówiłam wczoraj. Nie będzie problemu, to znaczy? No bo czyszczę lodówkę. Są problemy czasami ze śniadaniem? Tak są. Jest Pana? Marta dzisiaj się cały czas rozkopywała, zimno mi było, a ona cała rozwalona, okna potwierała w całym domu, na całą noc zostawiła otwarte okna, wszędzie. Rano było chyba 5-6 stopni. Martusia robi śniadanie, ja idę rozładowywać zmywarkę. Moja ukochana czynność, nienawidzę rozładowywać zmywarki. Nikt tego nie lubi, tak samo jak nikt nie lubi pracować. Nikt nie pracuje. No właśnie, bo nikt nie lubi, a zmywarkę nie lubi. Tak, zrobiła sobie taką mocną kawę, że już ledwo żyje. A dopiero zostałam. No kochanie, będzie śniadanko na wypasie, chodźcie. Truskaweczki, brzoskwineczki, no po prostu... Mnie w dupie się poprzewracało. Dzisiaj mamy w ogóle sporo rzeczy na głowie, kochanie. Wyżej głowa. Plan. Nie mogę kroić i patrzeć, jak ten kolej z tym uśmiechem. Plan jest taki, że to jest trudne. Ale nowy kadr, wow. I się ukrój! Dzięki Bogu, że będę za chwilę robiła paznokcie i to jest pierwsza rzecz, którą będę robić! Shit! Jak dobrze, że mam hybrydy, bo ja bym miała po palcach. Nie miałam palców, ja nie wiem, jak to ludzie kroją, nie mając hybryd. Próbacz, no. Nie dołożyć stres słonecznika, nawet się nie kapniesz. Muszę zrobić śniadanie. Potem zaczynam robić test samoopalacza. Tego, którego Wam mówiłam. Jutro mam ważny dzień. Krzysiem pojedziemy na sesję. A ja już mam pierwszy raz w życiu tego samoopalacza. Więc świetny pomysł. Potem muszę jechać po stalik. Umyć włosy. Pomalować się. Może nie ta kolejność. Ogarnąć ubranka. Bo tak sobie założyłam wczoraj. A potem jedziemy na grill. O, ja się wyrobię. A i jeszcze trochę biurokracji będzie do tego wszystkiego. Ja wczoraj zrobiłam obiad, rozładowałam zmywarkę, załadowałam zmywarkę, wyciąłam zmywarkę i umyłam ręcznie garę. Uuu, a czemu? Bo byłby cały czas syf. Po prostu, misiu... Słucham cię. Ty wiesz. Masz tam przycisk. Resetu. Oglądasz jakiś film, gdzie powinno się naciskać czerwone przyciski? Nie. Co się dzieje, jak się naciskam czerwony przycisk? No zazwyczaj coś wybucha. No właśnie, więc mnie nie dotykaj. Mua. Dzisiaj dobry humor. Nie zepsuj tego. Ty już myślisz, już. Jestem postoją twoją. Mega słodkie te truskawki od twojego taty. Dobrze, idziemy robić. No ja. Najpierw dokumenty. Dokumenty. Nienawidzę. A to? Nie chciałem tego. No ty nigdy nie widzisz, ty nigdy było facet. Tylko to, co robi w danym momencie. O, tego widzę. Jezus Maria. Dobra, jest, wszędzie rozklapałam pianę z kawy. Teraz do tego jeszcze orzeszki. Ty masz z tym zostawieniem tego mleka. Każdy musi mieć jakąś wadę. Panie, dobrze, mam tylko wadę zostawienia mleka w kubku. Koniec moich wad. Koniec. Koniec, no nie ma więcej, no. Tylko mleko w kubku, jeszcze narzeka. Choćbym myślał 30 lat, to nie myślę w życiu. A ile już myślisz? 10 i nic. Zero. Zero. Kochanie, no masz wspaniałą żonę, no. Nie masz ścierki, gdzie ścierka? W praniu. No ja już mi białego brakowało. Słuchajcie, jeszcze brwi dzisiaj wyskupać. Wiem, nie mogę się doczekać. I kochaj, będzie słodki podać. No, jak będzie słodki, to posadzę. Słyszysz, wody? Podobno już tam słyszysz. To nasze śniadanko. Jemy teraz, czy teraz później? Ja chcę teraz, ale ja się zjem przed komputerem, bo ja będę jeszcze robił dokumenty. Słowe truskawki. Chcę mieć dowód, że bierzesz słodkie. Nie mam, nie biorę. Nie mam, nie biorę. Kto nie zamknął lodówki? Wczoraj mówiłam o zamku. O, jak zimno. Popatrz. No dobrze, no wiem, no to ty też to robisz. Co ja robię? Ty też to często robisz. Właśnie no to, zamknąłem. No i wystarczyło strzelić jedną szufladą. Czemu się denerwujesz? Całą noc się mroził cały pokój. Czyli nie przez otwarte okno to było zimno? Byłeś tu wcześniej i nie zauważyłeś. Jak można?
można gadać o tym tyle i nie zamknąć zamrażarki? Wczoraj wyciągnęłam kurczaka, no to odbiło mi. Ja nie lubię tej zamrażarki, ona cały czas mnie odbija. Bo co, trzeba dosunąć szufladę? Ja ci to przy... Tu będzie 10 szuflad. Dobrze, kochani, ja ci przypomnę, jak zostawisz otwartą zamrażarkę, bo ty też nieraz to zrobiłeś. Dobrze, przypomnij mi. Przypomnę. Ja tego na to czekam. No. Jesteś niedobry, wiesz? Proszę, trzymaj sobie to. Kiedy niby? Uwielbiam słowo kiedy niby, bo on dostaje amnezję, że też to zrobił. Po to się mam kupić. Kochani, tamtym razem to ty to też zrobiłaś. Nie! No może robię to częściej, ale ty też robiłeś. Ty też to zrobiłeś. On tak nie wie, że to zrobił. O, kto to zrobił? I potem chomik zaczyna biegać. Szybciej, 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 szybciej. Krzyś zaczyna łapać. I za to ci nie dam twojej chuchli, tylko mam zwykłą łyżkę. Nie chcę zwykłej łyżki. No masz za to. Kto będzie jadł zwykłą łyżką? Głupie ci teraz, nie? Że na mnie wyleciałeś bez sensu. Ty głupku, to jest twoje. Teraz mnie nie dotykaj i nie przytulaj. Miałam dobry dzień. Ty to potrafisz szybko wszystko zepsuć. Byłby lepszy, gdybyś wczoraj zamknęła. Byłeś tam chwilę temu i zamykałeś okno. Tak, bo zimno tam było. No. I okazało się, że nie przez okno. Zmroziłaś... A na początku zrąbał mnie o okno. Ja już wiem, dlaczego na polu było 5 stopni. Otworzyłaś okno i otworzyłaś lodówkę. Dobra, idziemy robić. Chodź. A idź sobie. Chodź. Ja ci nie pomogę. Niczym. Nie. Tomasz, w ogóle nie potrzebuję niczyjej pomocy. Jestem samowystarczona, jest kobieta, nikt mi nie będzie mówić, co mam robić. Pytanie za 100 punktów. Czy ma któraś z was na użytek domowy pochłaniacz pyłu? Zobaczcie, co tutaj jest. Masakra, już się od dłuższego czasu zastanawiam, żeby się zaopatrzyć w taki sprzęt, bo frezarka jest super i wydaje mi się, że to też może być zbawieniem. Także jeżeli macie jakieś coś do polecenia, wiecie, takie do domu, to dajcie znać. Nadszedł ten czas, gdzie zaczynamy segregację ubranku. I to jest na pierwszy miesiąc? Nie, na pół roku. Ja na 30 lat nie mam tak źle ubrań. 3-6 miesiąca to jest? Daję na ten. Tu. Albo 3-6, dawaj tam. Wtedy daję 0,3. Cholera wie. I 80. Na samym końcu. No i teraz trzeba policzyć, ile czego mamy tu. Ja nie widzę różnicy, co ty robisz. No długi rękaw, krótki rękaw. A to na dole? Krótki rękaw. To też jest krótki rękaw. Ale mniejszy. Dlaczego nie możemy ubrać go w to, no, a nie w to? No bo to nie ma spodni. No a ty to ma spodnie. Tak, ale mam to i do tego mają być dół. Czyli albo to, albo to. No. No. To nie mogliśmy mieć samego takiego? Załatwić wszystkie naraz? Jedną, drugą, trzecią wersję? No i nie wiem, no pytam się. Nie. Odpowiedź brzmi nie. A dlaczego? Bo chciałam go inaczej ubierać, a nie cały czas w piżamie, żeby chodził. Ja będę musiał to zapamiętać. Podaj mi pół śpiochy. Pół śpiochy bez rąk. Nie wiem, czy to się nazywa pół śpiochy. Aha. Jeszcze się błędnie nauczę. Naprawdę, ile tu jest kobiety w ciąży? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Nie miało być po 5? Do szpitala. Wybuchnę, zaraz wybuchnę. Pół śpiochy. Czyli za to? Śpiochy bez rąk. Nie mogę znaleźć. Tu! Mamy nowych domowników. To nie jest jedyny, którego zniosłam do domu. Mam nadzieję, że się będzie ładnie trzymać. Tutaj mamy przystojnego pana numer 1, przystojnego pana numer 2 i 3. Szukamy im imion. Ale z racji, że przyszli dopiero do domu, to trzeba ich trochę umyć. Chłopca, teraz mam mokre stopy. Ja zabieram się za pranie kołdry, już wyczyściłam od pralki ten dynks. W ogóle jego się powinno bardzo często czyścić, raz w tygodniu. Ja czyszczę, aż mi się zatka. Ja już mam wsadzoną kołdrę, będziemy prać. W ogóle dzisiaj mam taki dzień mycia okien, ale powiedziałam sobie, że wiecie, umyję sobie tak 2 okna dziennie, 3-4. Nie, żeby wszystko na zasadzie do zarąbania jeden krok. Niezastąpionym jest taki produkt. Szybciej się o wiele myje. Także ja myję samą wodą i tym dynksem. Idziemy do Krzysia, bo Krzyś aktualnie montuje roletę w pokoju Mikołaja, bo jest na poddaszu i ta roleta zabezpiecza, żeby nie było aż tak ciepła, aby się tak nie nagrzewało i tak dalej. Tym się aktualnie zajmuję. Powoli te przygotowania nabierają tempa, bo już byśmy chcieli, wiecie, pomalować ten pokój, tak ogarnąć, żebym tam już mogła złożyć łóżeczko, żeby to sobie już po prostu czekało na małego, aż przyjdzie na świat. Panowie nie wyschli, ale i tak was zabiorę już. Ty coś się w ogóle przewrócił. O co ci chodzi? Co się tutaj wydarzyło? Zrobiłam metę dla mrówek. Ta-da!
Okej, ale przynajmniej się trzyma. Teraz, żeby się zakorzenił. Madre, mało ziemi. Skąd mam się ziemię? Wezmę może z tego, z bazylii, bo po prostu powiem wam, że mi nie idzie z tą bazylią, więc ukradnę jej ziemię. O. Bardzo dużo ziemi. Oddaj. Bo i tak jesteś beznadziejna. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Który kwiatek jeszcze potrzebuje ziemi, bo bazylia rozdaje? Idziemy do sypialni, moi drodzy. Krzyś montuje roletę. Tam jest Krzyś. My montowaliśmy je już wcześniej. Tutaj wam daję link do tego poprzedniego filmu. I powoli zaczynamy tutaj coś ogarniać. No najwyższy czas. Koszyk na klocki już stoi, nie? Patrzcie, jaki on koszyk. Znaczy nie ja, Mikołaj. I jak ci idzie, kochanie? Dobrze, stało mi. Teraz ci pomóc? No zobaczymy. Muszę zobaczyć, bo teraz chyba Teodurze idzie. Nie, lubię ją montować. To jest zajebiste. Dobra, to i teraz musimy zdjąć klapkę i ją przełączyć. Tu są nożyczki, a ja szukałam. Kiedy szukałaś? Dzisiaj? Chwilę temu. No to chwilę temu zabrałem. Roleta jest ogarnięta, a teraz jeszcze zostaje pilocik. To jedyne co widzę. I co mam nacisnąć? Chyba w dół. W dół, czekaj, w dół, w dół. Nie D. Nie, czekaj, nie. D, najpierw. Jesus, najpierw no. Na środek. A nie, najpierw w dół. Najpierw w dół, tak? Tak, przepraszam. A najpierw baterię, potem naciśnij w dół. Dobra, i teraz środek i w dół. Po prostu jest noc za tym oknem. Ale mamy dzień, no tak, rozumiem. Dzień. Ale zajebiście siadło. No, od razu się jakoś chłodniej tu zrobiło. No. Pierwsza rzecz, no, odhaczona. Kolejna rzecz to będzie tutaj ta roleta, ale to wtedy, jak już... Tutaj leży sobie ta roleta. Ale to wtedy, jak będziemy mieć już pomalowane. Tutaj, do Mikołaja, pójdzie ta nasza lampa, bo ona jest jaśniejsza i lepiej będzie pasować. Tą, a tą ciemną damy do sypialni. Co tam, Dariusz? Nie jest ci za wygodnie? Myłam Dariuszowi zęby i patrzcie, jaka jest brudna. Tu jest cały brudny Dariusz. Sweet.